Piotr Daniluk, dzień dobry. Dzień dobry. Malarstwo to Twoja pasja od wielu już lat? Od jak dawna malujesz? Chyba odkąd pamiętam. Na pewno szkoła podstawowa, początki szkoły podstawowej. No to dlaczego wybrałeś technikum rolnicze? Technikum technologii żywności. Technikum technologii żywności, potem studia na wydziale nauki o żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a nie poszedłeś w stronę artystyczną, szkoły artystycznej. Tak, no tu malowanie to raczej jako hobby takie zajęcie dodatkowe, ale też malowałem tylko w domu, nigdzie na jakieś zajęcia nie chodziłem, e, więc tylko nauka w domu, a szkoła. Nie myślałeś nigdy no. o tym, żeby pójść do szkoły artystycznej, nikt ci nie powiedział. Nie, 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 tam niby tak może gdzieś tam w tle coś było, ale, ale. Do szkoły artystycznej, żeby się dostać przynajmniej już po szkole średniej, to, to wiem, że trzeba by było zdawać jakieś egzaminy z historii sztuki, a ja się specjalnie tym za bardzo nie interesowałem. Bardziej taka strona praktyczna, czyli malowanie, rysowanie. Żadna pracownia plastyczna sokowskiego Ośrodka Kultury? Nie, nie chodziłem wcześniej. Kiedy patrzę na twoje obrazy, nie chce mi się wierzyć. No nic na to nie poradzę, ale, ale no tak jest. Nie, uczyłem się w domu. Oczywiście tak, zaczynałem tak jak mówiłem od ołówka, ale pierwsze farby i jakieś pierwsze wskazówki udzielał mi mój wujek, mój ojciec chrzestny, który no od którego właśnie dostałem pierwsze swoje farby olejne. No i on mi podpowiadał właśnie mniej więcej co jak robić, on też malował, też amatorsko. No i w ten sposób się nauczyłem, po prostu malowałem, malowałem gdzieś tam podpatrywałem. No to było tak zamiennie, obrazy olejne to były takie bardzo. No tam jak jeden na rok zrobiłem, a tak to przeważnie ołówek. Szkoła średnia, no to po prostu w zeszycie, zamiast słuchać co nauczyciel mówi na lekcji, to sobie szkicowałeś? Trochę jakieś tam bazgroły były, ale nie, nie aż tak, żeby rysować. Bardziej gdzieś tam wieczorami jakieś przerwy świąteczne jak były, nie chodziło się do szkoły, to wtedy był czas, żeby sobie wieczorem usiąść, czy tam nawet w nocy. No powiedz no, historię o tej nocy, którą opowiadałeś, kiedyś jadąc do Kazimierza, bo to jest naprawdę, to jest człowiek z pasją, który to znaczy, siada i całą noc No serysuje. jest taka czasem faza, przychodzi teraz może mniej, bo jak, jak się chodzi do pracy tak regularnie, codziennie, więc, więc już taki rytm dnia jest wyznaczony, gdzie tam o określonej godzinie trzeba się położyć spać, żeby rano wstać. Ale jak jeszcze chodziłem do szkoły średniej, to właśnie było tak, że sobie przygotowywałem, no akurat wtedy przygotowałem sobie głowę konia do narysowania, czyli kontury, kontury narysowałem, no i odłożyłem to, że będę rysował następnego dnia, po czym wieczorem poszedłem do kolegi, wróciłem od kolegi, zjadłem kolację i to była gdzieś tam godzina między 23 a, a północą, no i tak stwierdziłem, że może zacznę rysować. Jak zacząłem rysować, no tak, do szóstej rano się zeszło i no, muzyczka sobie grała, ja sobie rysowałem. Cisza, spokój, fajnie było. Był klimat. E, był klimat, no. Później od szóstej mniej więcej do południa przerwa na, na, na śniadanie, na spanie i od południa do osiemnastej, no i rysunek gotowy. Czyli artyści najlepiej czują się i mają swój klimat w nocy, z tego wynika? Niekoniecznie. Tak akurat wyszło, to musi po mhm. prostu przyjść taka faza na, na rysowanie, malowanie. Cały czas będę brnął i cały czas będę dopytywał, że dlaczego nikt nie odkrył w tobie tego talentu i nie pokierował tobą, żeby pójść w stronę szkoły artystycznej, żeby przynajmniej pod okiem kogoś fachowego szkolić swój warsztat. No to trudno mi odpowiedzieć na twoje pytanie, ale. Tak jak mówiłem, wujek mi podpowiadał mm -hmm. i, i on bardziej widział co robię i, i, i udzielał wskazówek. No jakoś nie było takiego parcia na dodatkowe jakieś kształcenie w tym kierunku. Po prostu uczenie się tak dla siebie, żeby, żeby malować. Ja też specjalnie jakoś nie zabiegałem o to. Czy dobrze, czy źle, to nie wiem. Tak S po prostu wyszło. Skąd brałeś, no jakąś naukę musiałeś mimo wszystko brać, żeby patrząc cały czas na twoje obrazy, to skądś musiałeś czerpać inspirację do tego, żeby malować. No więc tak, od samego początku e, lubiłem zwierzęta, podobały mi się zwierzęta, e, szczególnie konie. No właśnie. Widzę, I właściwie od tych tematów y y y y y y y zaczynałem. A to było przerysowywanie głównie z książek, kiedyś albumów to tak nie było. O internecie to już się nie wspomni. Gdzieś tam w jakichś encyklopediach, właśnie książkach, rysunki były i to przerysowywałem. I to wszystko było do szuflady? Tak. W którym momencie nastąpił ten moment, kiedy w końcu wyszedłeś ze swoim malarstwem, żeby pokazać światu, a nie tylko sobie gdzieś w zaciszu swojego pokoju malować, tylko do szuflady? No, co, jakiś czas ktoś znajomy zobaczył co, co robię, gdzieś tam w szkole komuś pokazałem z klasy. To jakoś nie, nie było takiego parcia, żeby się gdzieś tam z tym pokazać. Dopiero chyba tak gdzieś studia po studiach właściwie, no właśnie, jak już czas zacząłem studiów, pracować. Jak to było. Na studiach. Zajęty byłeś żywnością. Tak, dokładnie. Tak konkretnie i zamalowanie to się wziąłem gdzieś w połowie studiów. Sesję, sesję zimową zdałem, wszystkie egzaminy w pierwszych terminach, więc miałem jakiś tam tydzień czy dwa tygodnie czasu wolnego. A że wcześniej sobie przywiozłem farby do Olsztyna, bo tam studiowałem. No to co, miałem czas, więc trzeba było się wziąć za malowanie. I jak już się wziąłem za malowanie, tak, tak do dzisiaj. Do to dzisiaj trwa. Jest. Grupa plastyczna w drodze, jak już tak mówimy o tej Twojej drodze malarskiej, Grupa plastyczna w drodze w Sokowskim Ośrodku Kultury, w jaki sposób do niej trafiłeś? No bo tu wydaje mi się, że jest ten moment taki, który w końcu pokazał światu, że Piotr Daniluk maluje takie obrazy, obrazy, które są po prostu rewelacyjne i warte obejrzenia, warte zobaczenia niż tylko kurz w szufladzie, jeśli od czasu do czasu sprzątałeś. Tak, jeszcze mi się tak przypomniało, będąc na studiach, chodziłem no w Olsztynie kilka galerii jest z obrazami, no gdzie sprzedają obrazy. Yy, więc coraz sobie tam wstępowałem, po prostu od tak popatrzeć i od razu mi się podobał ten zapach mm -hmm. terpentyna, oleje i tak dalej. Więc to podglądałem, i jak skończyłem studia, wróciłem do Sokołowa, tak sobie pomyślałem, że może dobrze by było się gdzieś pouczyć trochę rysunku, może malowania. No to jednak czułeś tę potrzebę no, trochę. No ale dosz, to już później, to już było, żeby doszkolić się, tak. Jasne. I zacząłem jeździć na zajęcia z rysunku do siedlec. Pan Irek Parzyszek prowadził zajęcia w takim osiedlowym domu kultury, głównie rysunek. Ale była nas tam grupka osób, fajne zajęcia były, głównie było rysowanie z modela portret, cała postać, ale po roku jeżdżenia tam do Siedlec, tak sobie pomyślałem, no jest ośrodek kultury tutaj, wiem, że zajęcia są, czy dla dorosłych to nie wiedziałem, więc przyszedłem się tutaj dowiedzieć o takie zajęcia. Przyszedłem do pani Ani Błońskiej, zapytać się, czy można się zapisać na zajęcia, więc ona od razu mnie zapytała, wolne. czy chce dziecko zapisać, Ja mówię nie, nie, to ja bym chciał chodzić. No to się trochę zdziwiła, no ale... Ile lat temu to było? To był 2000, wrzesień 2008 roku. Mhm. No i tak od słowa do słowa powiedziałem, że maluję. W internecie pokazałem jej kilka, kilka zdjęć swoich prac, a to, było, to był wrzesień, a w październiku była wystawa, szykowana wystawa taka zbiorowa sokołowskich twórców. Więc jak ona zobaczyła te moje prace, powiedziała, że dobra, jesteś, jesteś na wystawie. Czyli no i, od razu pierwsza wystawa. Tak, to była pierwsza taka mhm. wystawa, w której brałem udział. No i potem od tej wystawy zaczęły się też zajęcia, zaczęliśmy chodzić, bo, bo ta grupka, grupka osób, która brała udział w wystawie, plus jeszcze koleżankę zaprosiłem na zajęcia, z którą wcześniej pracowałem właśnie i. No i tak nas się uzbierało kilka osób, co tydzień zajęcia mieliśmy. I właściwie na tych zajęciach tak się uczyłem rysować, no ale to co było. ci takie... daje to uczestnictwo w tej grupie plastycznej w drodze. Przede wszystkim kontakt z innymi ludźmi. No i jakieś rozmowy, to że każdy ma jakiś tam swój punkt widzenia, każdy inaczej pewne rzeczy widzi, no więc inaczej to maluje. No i takie podpatrywanie, nawet kto co robi, jak robi, to jest właśnie ciekawe i. No i też tak poszerza trochę to widzenie. Plenery, też grupa plastyczna w drodze m, uczestniczy w plenerach, jeździ na plenery. Byłeś na takim plenerze? Tak, właśnie po, we wrześniu przyszedłem, zaczęliśmy zajęcia. W maju czy w czerwcu pani Ania pyta, czy bym nie chciał jechać na plener do Supraśla właśnie. Nigdy wcześniej na plenerze nie byłem. No ale mówię, czemu nie? No i pojechałem i to był strzał w dziesiątkę, bo jednak, i od tamtej pory, od, od to był 2009 rok, lipiec, od tamtej pory co rok, właściwie do, do tego roku jeżdżę na plenery, przynajmniej jeden plener taki w roku i na tych właśnie plenerach dużo się nauczyłem, bo spotykałem się z różnymi ludźmi, zarówno z takimi, którzy malują amatorsko, z takimi, którzy malują bardziej, że tak powiem zawodowo, no na pewno większość tych ludzi to jest po, po szkołach plastycznych, przynajmniej po jakichś liceach plastycznych albo po studiach plastycznych. Właściwie ja jest, byłem jeden z niewielu, który, którzy, którzy takich szkół nie skończyli. No ale właśnie rozmowy z tymi ludźmi, to co oni podpowiadali, no... To chyba ja się jednak na plenerach wyuczyłem takiego malowania, no ale jeszcze dużo przede mną. Jak byłeś na tych plenerach, rozmawiałeś z osobami, które pokończyły szkoły artystyczne i kiedy widziały te Twoje obrazy, co mówiły, bo ciekaw jestem. Osoby, która nie skończyła żadnej szkoły artystycznej, która jest po prostu samołówkiem. Na pewno jakiś tam udzielali wskazówek tak, żeby bardziej synteza taka mhm. była w tym malarstwie, ja maluję w stylu realistycznym i bardziej ku temu dążę, ale no chcę tak trochę zmodyfikować ten swój styl, żeby bardziej taki był lżejszy i, i może właśnie bardziej taki swobodny. No ale to od samego mówienia się nie zmieni. To trzeba po prostu malować, żeby, żeby wypracować coś takiego. Na pewno udzielali wskazówek, na przykład pejzaż, letni pejzaż, czyli dużo zieleni, a zieleń to jest trudny kolor, więc no, trzeba, trzeba trochę się nakombinować, żeby to, żeby to dobrze wyglądało na obrazie, żeby tą perspektywę złapać. Tym bardziej, jeśli się chce malować realistycznie. W jakich technikach malujesz, powiedziałeś, szkic, ołówek, farba olejna? Tak, głównie farba olejna, pastele. Pastele suche, pastele olejne. Pastelami właśnie się wyuczyłem na plenerach. Czym są pastele suche? Najprościej to to można chyba przyrównać do kredy. Kredę każdy wie, jaka jest kreda. To jest taki, no można powiedzieć, sprasowany proszek. Zostawia to ślad na, na papierze. No to jest fajna technika, ciekawe efekty się tym uzyskuje. Jedyna wada tego jest, że jest to technika, no może mniej trwała, bo, no, bo to jest taki pył. Pył na kartce, łatwo to zetrzeć, dlatego trzeba taką pracę oprawić za szybę. No ale efekt jest efekt fajny, kolory ciekawe. Twoja ulubiona technika? No chyba jednak farby olejne. Częstym motywem pojawiającym się w Twoim malarstwie jest, już wspomnieliśmy, zwierzęta, konie, co jeszcze? Pejzaż na pewno? Mm -hmm. Portret. Właściwie to maluję wszystko. Yy, najmniej chyba architekturę, ponieważ no, żeby fajnie zrobić architekturę, trzeba mieć na to jakiś pomysł. No, zresztą architektura mnie jakoś specjalnie nie, nie ciągnie, więc tak samo martwa natura. Lubię pooglądać, jak ktoś namaluje fajnie, ale żeby samemu malować to raczej nie. Nie wiem, chyba nawet nigdy nie namalowałem żadnej martwej natury. Może jakieś koszkice, żeby poćwiczyć sobie. Czy masz jakiegoś ulubionego malarza, na którym się wzorujesz na przykład? Nie, ogólnie, realiści, mm -mm. impresjoniści. A skąd czerpiesz energię, inspirację do pracy? Natura na pewno. Ja sporo sobie kręcę się z aparatem gdzieś po polach, po, po lasach i to chyba najbardziej. Szczególnie kolory, no właśnie jakieś zwierzęta można podpatrzeć. No ale też malarstwo, jakieś tam albumy z malarstwem, no gdzieś tam wizyta w jakimś muzeum. Czyli rozumiem, bo powiedziałeś, że kręcisz się z aparatem, robisz zdjęcia, czyli robisz zdjęcie i potem z tego zdjęcia przenosisz na płótno? Bywa też tak? Też, to jest takie zbieranie materiałów do później do obrazów. Mhm. No wykorzystuję później gdzieś, na przykład, coś, nie wiem, maluję konia, czy, czy, czy jakieś zwierzę rysuję i albo korzystam ze zdjęcia właśnie zrobionego przez siebie, albo, albo wykorzystuję, na przykład narysuję, nie wiem, sarnę, czy konia, a pejzaż już jakiś tam biorę z tych zdjęć, które, które na przykład zrobię, albo z głowy po prostu to, co zobaczę. Jesteś czynny zawodowo. Wcześniej wspomniałeś o tej przygodzie, gdzie całą noc rysowałeś. Pamiętam, jak rozmawiałem z panią Janną Błońską, która opowiadała o przygotowaniu obecnej wystawy, która jest w Sokowscy twórcy, i mówiła, że największą trudnością jest to, żeby zebrać materiał od twórców, ponieważ oni czynnie zawodowo realizują się. Jedynym takim momentem może być plener. Kiedy znajdujesz czas na to malowanie? No, głównie w weekendy. Weekendy albo popołudniami, czyli po pracy. Z tym, że tak, jeśli chodzi o malowanie, czyli jakieś tam farby olejne, pastele, obraz kolorowy, jeśli robię, to robię go tylko przy świetle dziennym, żeby, żeby te kolory były jak najbardziej naturalne. Więc y, popołudniami, po pracy, no to głównie latem, jak ten dzień jest dłuższy. No i weekendy. Natomiast y, taki sezon jak teraz, czyli y, jesień, zima, wczesna, wiosna, to bardziej taki, można powiedzieć, ołówkowy, ponieważ tu w szarościach się pracuje i, i tutaj już y, można sobie przy sztucznym świetle. No, kolorami też można przy sztucznym świetle, ale jakoś tak się oduczyłem, bo kiedyś malowałem mm. przy sztucznym świetle. Nie przeszkadzało mi to. Co daje ci malarstwo? Odpoczywasz? Też, ale trzeba być, y, trzeba, przynajmniej ja muszę mieć jakiś taki spokój, żeby malować. Jak jest za dużo gdzieś tam w głowie, to, to, to też. No właśnie, wracasz z pracy. Głowę masz zajętą tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu dnia. Kiedy stajesz przed sztalugą, kiedy stajesz przed płótnem, żeby coś namalować, najlepiej być wyciszonym. Muzyka, a tutaj w głowie tętnią różne myśli z całego dnia. Uspokajasz się wtedy malując? Różnie bywa. Jakoś... Czasem się uspokajam, włączam włączam sobie muzykę, czy, czy tak jak ostatnio jakieś tam, nie wiem, radio, czy audiobook i, no i maluję po prostu. Zdarza jeżeli, ci się że jeżeli całą jeżeli jest, noc jeżeli Nie, w nocy już nie, w nocy. Nie. <laughs> Rano do pracy. <laughs> tak, a jeżeli jeżeli, no, czuję, że, że to malowanie mi nie będzie szło, no to, no to nie maluję, no i tyle. Czy twoje obrazy można kupić? Tak. No to gdzie możemy znaleźć Twoje obrazy, żeby je zobaczyć i ewentualnie, gdyby ktoś był zainteresowany, skontaktować się z tobą. No to znaczy obrazy na Facebooku założyłem taką stronę, gdzie wrzucam te swoje prace. To Piotr chyba Daniel, tak najbardziej. Malarstwo. malarstwo Piotr Daniluk, tak. Na swoim profilu Piotr Daniluk, po prostu też czasem coś tam wrzucam. Kiedyś miałem zrobioną jakąś taką stronę internetową, gdzieś tam www, coś tam z malarstwem było, ale jak ją zrobiłem, tak od tamtej pory nic nie, nie wrzucałem nowego, więc tam może być coś, no nie, nie są takie aktualne te prace, natomiast na Facebooku są aktualne. No i chyba właściwie tam. No wystawy to ewentualnie to, co gdzieś, gdzieś tam poplenerowe wystawy... Czy, czy jest czy to nas, zainteresowanie czy to? twoimi pracami i na przykład są osoby, które kupują te prace? No czasem, czasem ktoś się zainteresuje. Czyli jest pewien odzew. Jest, nie jest tego dużo, ale. Wcześniej wspomniałem o tym, że jest teraz w Galerii Dom w Sokowskim Ośrodku Kultury wystawa Sokowscy Twórcy, w której również bierzesz udział. Tak. No dałem kilka obrazów na wystawę. I jakie możemy zobaczyć obrazy twoje? No głównie konie właśnie dałem, bo konie jeszcze nie pokazywałem. No miałem tam nie wiem cztery czy pięć chyba obrazów z koniami, chyba jeden pejzaż jest. A we wcześniejszych wystawach, które były w ramach Sokowskich twórców, to co można było zobaczyć? różne tematy, bo były to wystawy takie bardziej tematyczne, mm. na przykład dom, droga, opowiem ci o Polsce, opowiem ci o Bogu, opowiem ci o miłości, więc już coś takiego się robiło pod kątem danego tematu. Różne to były rzeczy, i portrety, i pejzaż, chyba głównie portrety i pejzaż właściwie. Widziałem na Twoim Facebooku bardzo dużo portretów, czy ktoś, kto by chciał sobie zamówić taki portret, wysyła tobie na przykład zdjęcie. Namalowałeś? Tak, na takiej zasadzie. No właśnie. To ktoś... Bo raczej z modela to teraz ciężko, bo to trzeba by było trochę długo siedzieć, a mm -hmm. no, głównie o czas chodzi. No to ktoś z Państwa, jeśli chciałby zrobić niespodziankę swoim najbliższym, to Piotr Daniluk, malarstwo. I malarstwo. 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 Piotr Daniluk na Facebooku. Tam możecie Państwo zobaczyć, jakie piękne portrety są, więc możecie właśnie zamówić. A poza malarstwem, jakieś inne pasje? Chyba właśnie to chodzenie z aparatem gdzieś po polach. Fotografia. No w takiej, w takiej dziczy trochę. Może ta dzicz nie jest taka dzika, ale, ale zawsze. No, miasto mnie za bardzo nie ciągnie, wolę gdzieś właśnie takie Nadburzańskie klimaty. klimaty. Nadburzańskie, no ja tutaj w okolicach Sokołowa bardziej się kręcę. Czyli wsiadasz na rower. Wsiadam jakiś? na rower, jadę tak najlepiej o świcie, jak jest po pierwsze fajne powietrze, po drugie jest najlepsze światło do fotografowania. No, i o tej porze, czyli o świcie, bardziej, najbardziej aktywne są zwierzęta, czyli coś tam można podpatrzeć, bo później gdzieś się chowają po krzakach i już gorzej jest wtedy. A zimą? Zimą też. Też wychodzisz o czwartej nad ranem? No, o czwartej to za wcześnie, ale tak, tak jak teraz, no to godzina, no nie wiem, gdzieś tam o siódmej można wyjść, po siódmej, zanim się dotrze na miejsce, to już jest widno i można gdzieś tam się pokręcić. No, nawet jak się nie zrobi jakichś tam zdjęć konkretnych, ale samo to, że się pochodzi na powietrzu. Chociaż zawsze jest jakiś motyw, który, jak nie zwierzę, to, to jakiś motyw roślinny, jakiś tam pejzaż. No jest, jest co fotografować, i jest na co zwrócić uwagę. Co no, na czym czas. teraz pracujesz? O, ja to zawsze nad kilkoma rzeczami <grym> pracuję. <grym> ja, ja zaczynam coś w międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie zaczynam coś następnego, kończę to pierwsze, później jeszcze coś może trzeciego i tak kilka naraz. Akurat w tej chwili. Właśnie, co ja robię w tej chwili. <grym <grym na pewno robię taki no spory obraz, yy, to będzie ołtarz do kościoła. Nie w Polsce. Czyli twoje malarstwo wychodzi poza granice kraju. W końcu też, poza też. szuflady już wyszło. Pokazało się tu u nas lokalnie, regionalnie, więc teraz tak, wychodzi tak. Teraz poza granicę. No plus jakieś tam portrety, no tak no, cały czas coś tam robię. Jakieś takie rysowanie, żeby sobie poćwiczyć. Kilka, kilka, a ile mam niedokończonych jeszcze, które gdzieś tam kiedyś zostały obrazy zaczęte, a czekają na dokończenie. Czego jako artyście można Ci życzyć na dzień dzisiejszy? Znaczy, chyba czasu, żeby, było, żeby można było to robić po prostu. Na zbliżający się nowy 2022 rok, czego Ci mogę życzyć? Oczywiście Może poza być. zdrowiem, bo to teraz towar deficytowy. Więc czego ci mogę jeszcze poza zdrowiem życzyć? Wiesz, co właściwie to, jak będzie zdrowie, to już sobie jakoś poradzę. Iweny twórczej do dalszych obrazów. Piotr Daniluk był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.